Witam w mojej modelarni. Tu są różne sprzęty, w których robię sprzęt windsurfingowy, naprawiam sobie, kombinuję, tworzę prototypy. Tam jest stół i jest na razie odciąg odkurzaczowy, ale tu ta ściana z dziurkami to będzie ściana z wyciągiem, także kurz cały będzie wyciągany do takiej wielkiej pompy. O, tu na tym stole laminuję. To jest stół do laminowania. Tu są sprzęciki różne, karbony i tak dalej. Tu jest mój super sound system z głośnikiem stereo. Mogę pokazać. Gra. Tu jest elektronika. Tu też odbywa się lutowanie. Tu jest drugi stół do obróbki, wiertareczki, bajereczki. Tu jest ukryta pod naklejką Mystic drukarka 3D, która bardzo pięknie drukuje i wykonuje różne prace skomplikowane. Ona chłonie programy komputerowe i przerabia na prawdziwe rzeczy. Tu na przykład mam taki jeden bajer z drukarki. O, leciusieńki, metaliczny taki, leciusieńki, bardzo sztywny, ale i elastyczny, a waży piórko. Pod stołem są sprzęty do laminowania i ogólnie oświetlenie jest bardzo mocne. Za oknem jest kot, który jak się pojawia kamera, zawsze się też pojawia. Cześć Bobek! A teraz właśnie robię foila. Przerabiam foila z normalnego F4 Pride'a karbonowego na F4 z długim fuzelażem, który wygląda tak. Jest to rakieta. No, jest to moja przygoda, hobby, takie zabawa. Więc jak ktoś ma foila F4 i go nie kocha, to niech mi go wyśle i go gwarantuje, że go pokocha. Bo staje się zabójczą maszyną po mojej przeróbie. Także hej przygoda. Kolejne laminowanie fuzelażu za nami. Jeszcze pewnie będą dwa. To jest tył fuzelażu. Ogólnie przedłużamy F4 foila karbonowego Pride'a z takiego fuzelażu na 1,20 m, czyli taki wielki. I dzięki temu foil pływa zupełnie inaczej. To jest w ogóle przepaść. To jest kosmos. Geometrycznie już jest wszystko zrobione. Teraz po prostu idą kolejne warstwy wzmocnienia. No i tyle. I zaraz będę laminował przód i tył, jeszcze może 2 albo 3 razy, może 4. Potem wykończenie i foil będzie gotowy. No i oczywiście piec, bo na zimno to nic nie schnie. Więc włączamy piec. Cyk. Jeszcze dygresja, bo tutaj Marek właśnie przyniósł, czyli mój brat, który stoi za kamerą, przyniósł właśnie ponczusie od Larry Gessler, które są obłędne, bo mieliśmy jeść na keb, wegetariański kebab, ale niestety ponczuł się najpierw zniknął. To jest nagroda za laminowanie. W przerwach z laminowaniem właśnie dostaję takie nagrody. Eleganckie. Dziękuję. Od mamy Aurelki. O teściowej się mówi. Teściowa brzmi negatywnie. Mama Aurelka. Teściowa brzmi negatywnie. Widzę, jak teściowa dba o twoje zdrowie. Aurelka mówi, że jak sama zrobi, to nie smakuje mi tak kanapki. Nie no, jak sama sobie, jak sama Wojtko, no, to mam nadzieję, że smakują jednak. Wojtko, no powiedz, że teściowej lepsze. O mamy Aurelki najlepsze. O teściowej. Kanapka jest pyszna, ale Lidl się nie popisał z tym chlebem. Jaki Lidl? To jest mój chleb ze Śląska przywieziony z Janisty. No to trociny. Nie, bardzo dobry jest. Ten chleb ogólnie to jest jakbym żar trociny z tartaku. A kanapka jest pyszna. Tak, to jest zdrowy chleb z tymi. Ten jest zdrowy. A ja wolę nie zdrowy. No to szkoda, że tego nie wiedziałam. Jadłem z tutaj. No już nie przesadzaj, dobry jest ten chleb. Kanapka jest pyszna. Byś mogła teraz pojąć co zrobić.